Przełom lat 70. i 80. XX wieku to kolejne przekształcenia, reorganizacje i reformy. W tym czasie Powiatowy Dom Kultury w związku z reformą administracyjną kraju zostaje przemianowany na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, a następnie w Obornicki Ośrodek Kultury. Nowe zadania wymagają lepszej infrastruktury. Konieczna jest instalacja automatycznej centrali telefonicznej. Na łącznicę podłączy się istniejący obecnie komplet sekretarsko-dyrektorski łącza miejscowego oraz 7 aparatów telefonicznych typu CB z tarczą numerową, w tym 2 aparaty. W latach 80. eksplodował w Polsce rock. Kapele grające ostrzejszą muzykę pojawiły się także w ośrodku. Młodych artystów OOK nie pozostawiał bez fachowej opieki. Amatorów starali się wspierać profesjonalni muzycy. Notatka z konsultacji z zespołem Tyran przeprowadzona w dniu 7 kwietnia 1988 roku. Zespół pracuje obecnie w składzie 5-osobowym. Poziom muzyczny i techniczny jego członków przedstawia się następująco. Gitara prowadząca. Wtrącane są dość często dźwięki obce, nienależące do skali. Widoczne jest to szczególnie w solówkach. Kłopoty te wynikają z braku podstawowych wiadomości z zakresu zasad muzyki. Gitara basowa. Członek zespołu równocześnie śpiewa. W momencie wprowadzenia gitary nie jest to korzystne dla brzmienia i ekspresji basu.